Siemaszko, czyli witam was bardzo serdecznie z tej strony AJ, a to jest Skyrim Special Edition. Nie wiem jak było tego, czego tutaj zaczynamy, ale zobaczmy tu, co mamy na tych listach zadań. Zabij przywódcę i pomóż stowarzyszom. Na razie to sobie odkreślę. I mamy tutaj tak, by dowiedzieć się, jak możesz pomóc innym towarzyszom. I moje pieniążki, 13 tysięcy. Wszystko chyba posprzedawane. Radawdy norski młot. Chyba powinienem powiedzieć, że gdzieś opchnąć, ale to za chwilę. Nie, no, główny wątek, bo droga głosu pójdzie, jakby powiedzieć, na sam koniec. Nie ma co się jakby z tymi rzeczami się tak bardziej śpieszyć, tylko po prostu na luzie, na spokojnie. Na wszystko starczysz czas, bo jakby powiedzieć, nie wiem, czy jak jej to wygląda z tym endgame'em, czy w ogóle istnienia w Skyrimie. Po prostu grę można traktować sobie po prostu na spokojnie. Bez nie twierdzę, że jestem najlepszą broń i pancerzem. Najlepszą chyba w porządku. Ja bym musiał, kurczę, mieć coś, jakieś takie ulepszenia bardziej od broni jednoręcznej. Zajrzyj do sklepu, jeśli będziesz czegoś potrzebować. Więc się skupimy teraz bardziej na zadaniach dla towarzyszy, później można coś kupić, teoretycznie. Daj znać, jeśli dojrzysz coś, co cię zainteresuje. No tak, interesuje mnie tak, żeby widzowie zostawili tak łapki, subskrypcje, dzwoneczek, wszystko tak, żeby chociaż mógł się jakoś lepiej rozwijać. Wszystko. I zostawili pod filmem komentarz. Miły komentarz, sugestie, opinie na temat materiału ze Skyrima. Bo wolę wiedzieć, jakie odcinki wam odpowiadają, jak wam leżą te odcinki. Nie chcę żadnych kurek, dziwnej korony. Norski diadem. Jakiś kurze granat. Tu nic takiego ciekawego nie ma. Osłaniam cię. No ja też brakuje jakby takiej modyfikacji, żeby wysłać jakby towarzysza, żeby zebrał nie wiem, pieniądze albo wykonał jakieś te zadanie jakieś za nas. Możesz zadawać mi pytania. Otrzymaliśmy niepokojące pismo. Porwano mieszkańca Białej Grani. Towarzysze zostali poproszeni o pomoc i udzielą jej. Szczególnie, że zapłata jest sowita. Ruszaj. Wzdragam się na samą myśl, co może się stać, jeśli się spóźnisz. Powinnam trzymać klingę dalej niż krótsze ostrze? Wyprawa ratunkowa.
tu się tepniemy i stąd będziemy mieli bliżej. Misja ratunkowa, odcinek 8. A więc prowadź. Nie blokuj Windowsem to mojego dzielonego kunia. A, tam jakaś alpaka zapierdziela. No, dawno kurczę ci widziałem, spoko. Nie wiem, czy to jest bezpieczna trasa? Kurwa, syzłem się. Jeleń. Jeleń, kurwa, syzłem się, kurwa, zobaczyłem coś nie tak i... No. I też ostatnio w odcinku było... byłem od... I ja wilku mowa. Gdy smoka ujrzałem na froncie. Kot szabdo zęby, nie? No kurwa. Jeszcze smok, kurczę. Kurczę, aż dwa smoki, kurwa. Nie popierdoliło was? Jeden. Tam, drugi tu. Hej, uważaj! Kurde, wykonuję misję ratunkową. Ja nie mam czasu, żeby się uganiać za jakąś pierdoloną jaszczurką. To nie tak miało być. Nie wiem, czy ta postać jest jakaś ważna, ale już tu nie mieszkasz. Aha, mamy jeszcze poziom jakiś, no i spoko. Co tu mamy? Kondycja. Czego nie kradnę.
Bezprawnie znajduje się w jakim miejscu. Osłaniam cię. A ty wrogowie było. Były smoki. Zobaczymy, oczekamy tą chwilę. Chociaż mogę zapisać to tak wcześniej. Ale ja to jebię, nie? Nie no, ale się przydałaby taka jakby mniejsza minimapa. Łopier. Zostaw mojego konia. To ci pozwolił, wolił tak bezkarnie, kurde, bić konia. Aha, no w sumie to ma znaczyć, kurde, że tu jest jakaś kura grota smoka. Nie no, żeby kurze zdać, nie przedłużać jakiegoś odcinka. No to zrobimy tak, że ja po prostu znajdę tą lokację i się wtedy odezwę. Znalazłem jakiegoś psa. Pański pies. Groczy pies. Nie, bo chciałem kurde wzwoić jakby też to nagranie, bo kurde psa spotkałem, kurczę, i tego nie uchwycę, to byłoby tak dziwne. Nie no, zaraz widać się odezwa, jak znajdziemy tamte miejsca. Przepraszam, przepraszam, nie chcę tego! Nie, pierw atakuje, a później przepraszam w międzyczasie. Nie chcę tego! Przepraszam, nie, przepraszam, nie chcę tego! Chyba to jest tu. Ale też nie jest pełne. Beczka. Worek mąki. Ziemniaki. Już mamy składniki na placki zmieszane. O. Żebym wiedział dokąd idę. To sobie tutaj zapiszesz na szybko. No i słyszę kurę jaszczurkę.
Ksianka. Pusto. Dobra, trzeba wejść do środka, kurczę. Nie ma co przedłużać, panie. Teraz postaram się zrobić, kurczę. Nie wiem, 32 tam z tych minut. Ale pierw tu się wszystko pozbiera, nie wiem, człowiek wie. Mam teraz taki bardziej dylemat. Nie chcę żadnego hasioka zbierać. Zrobię dobra lokacja taką, żeby mieć bazę dla swojej... na swoich towarzyszy, którzy zawsze za nami idą. Też nie dałeś mi wyboru. A ja tak mówię, jak ujdziemy, mam tą torbę. Co zaklęcie z tego? Akcja, przywołaj. Gdzie jesteś? Tutaj. Byś mnie szukał. Nie zbliżaj się. Nie wiem, jeśli tego chcesz.
wędrować. Potrzebujesz czegoś? Osłaniam cię. Osłaniam cię. Tak? Wiele osób odważyłoby się zapuścić w te ruiny. Gdzie brak ci rozsądku, nadrabiasz odwagą. Bogom niech będą dzięki. Ruszajmy! Proszę, zabierz mnie do domu. Wyboru. Przepraszam! Kto coś zrobi? Nie chcę tego robić. Nie mam wyboru. Przepraszam! Jak nie można się chodź jak w pobliżu są wrogowie. Zapomniałem, że mam mikrofon wyłączony, ale tak to chyba nic nie umknęło. Narzędzia, towary, wszystko na sprzedaż w dobrych cenach.
Masz moją wdzięczność. Proszę, pozdrów ode mnie resztę towarzyszy. Na nowy transport z południa będziemy czekać przynajmniej do następnego sezonu. Me uszy słyszą w twych słowach prawdę, ale moje ciało drży w potrzebie. Szukałem cię. Mam dostarczyć coś wprost do twych rąk. Zobaczmy. Oczywiście. Ach, list od Jarla. Obracamy się w wysokich sferach, co? To chyba na tyle. Muszę iść. Zapomnij o tym i nigdy więcej nie poruszaj tego tematu. Mamy list od Jarla. Rozejrzyj się. Ale mi się zdaje, że to jakby powiedzieć, jaki zadaje od Jarla chyba Falkret. Bo nic innego mi nie przychodzi do głowy. Wtedy miecz, sztylet, kostur, orkowy łuk, maczuga, srebrny ten, sztylet. Trzeba te świeci posprzedawać. I szukają czegoś. Oby twoja droga. Szukaj ja czegoś pożytecznego. Doprowadziła cię do płych piasków. Płych piaski? To ja mam się kurze tarzać kurze się w kuwecie. W sumie by się też przydało się odwiedzić też naszą posiadłość. Kupiliśmy chałupę. Albo farmę nawet. Jeśli znacie jeszcze jakieś takie ciekawe modyfikacje, jakby też w kierunku towarzyszy, to byłoby ciekawiej. Jeśli macie jeszcze jakieś uwagi odnośnie takich serii czy odcinków, to dajcie znać w komentarzu. Ten odcinek trafi chyba na niedzielę. A ja będę ledwie po robocie, bo jakby powiedzieć, no w sumie po robocie albo nie. Odcinki w sobotę powinny być, się pojawia się około godziny 13, 15 albo 25 po, zależy od tego jak, no, jak mi się stanie. Arma 10 wojny. A my mamy tutaj swoją farmę. Wykonane. Co tu mamy? Wypialnia. Kryjówka. Kreda. Z jakimiś miksturami. Dodatkowe klejnoty dusz. A na dole? Osłaniam cię. Manekiny. Proszę nie się chodź, takie niekulturalne. No to co, ubieramy manekinę.
tak? Joanna. Jeśli tego chcesz. Dobra, zrobię krótkie dziecię, bo to może być nieciekawe. I widzimy się za chwilę u towarzyszy. Dobra, opuściliśmy już dom. Tutaj farmę. Wyspaliśmy się. Udamy się do Wilkasa, tam się pożegnam bardzo serdecznie. Mogę sobie w tym czasie sobie zostawić gdzieś jak łapkę, subskrypcję, znaczek. Na pewno zapomniałeś już to zrobić. Ja sobie to przypomnę. System wygląda tak. Zostawiasz łapkę, subskrypcję i dzwoneczek, jak tam sobie życzysz. A tak, to chociaż mi będzie milej, więc bardziej mnie zmotywuje do tego, żeby robić takie materiały. Jeśli skomentujesz, że na przykład chcesz dłuższe odcinki, to będę się starał robić takie trochę minimalnie troszkę dłuższe. I a ty będziesz miał co obejrzeć. Jeszcze takie uwagi, na przykład nie wiem, co warto, co mam jakby omijać, czy co was interesuje, że na przykład nie wiem, czy jakby sprzedawał jakieś itemy. Jakieś tak jakby śmieci będę sprzedawał czy cokolwiek, to wtedy mogę jakby tam szukać to jakby wyłączać, żeby po prostu was z tym nie męczyć, że po prostu czym więcej uwagi skupią uwagi na tym, że sprzedaję jakieś rzeczy. A wtedy to jest tak bardziej naturalnie, że wiadomo, że jak tam staram się bardziej skupić się na pieniądzach, to jest te różne zadania poboczne, a nie się weźmie się za takie zadania, ja tu bym powiedział, zadania fabularne, nie? Bo fabularne są tam chyba 5 czy 6. A mnie zależy na to, żeby fajnie by to poszło. Też pewnie większość osób nie myślało, po której stronie stanę. Czy po stronie cesarstwa, czy gromów władnych. I ja jestem zdania tego, że gromów władnych. Fakt, że jakby ich zadania, czy ich misje są jakby takie bardziej ciekawsze niż o stronę osłaniam cię. Cesarstwa. A co sądzisz o najemnikach? To profesja w twoim stylu. No przecież jestem najemnikiem. Robię za to, co mi płacą. Chociaż, że mało za to płacą. No kurze, pójdę do Wilkasa, ten dałem mi 100 monet i kurwa co. 100 monet i kurde, to jest takie sroga wypłata, nie? Jorwask. Może... Co cię do mnie sprowadza? Czyżby udało ci się spotkać jakąś dziwną istotę? Słyszałem! Przynosisz zaszczyt towarzyszom i sobie. Skior szukał się wcześniej. Porozmawiaj z nim, zanim zabierzesz się za inne rzeczy. Dobra. Już w następnym odcinku będziemy się zajmować zadaniami od Skiora, a ty tam nie zapominaj zostawić tam łapki, subskrypcji i dzwoneczka. Z tej strony był Eiji, a to był Skyrim. Jeśli chcecie więcej z takich materiałów, proszę zapraszam was do komentarza. Więc do zobaczenia w następnym odcinku. Elo.